Witam Was. Poprzedni weekend był ciut pechowy i ponownie tylko jedno zdarzenie zepsuło nam kupon, a dokładnie Napoli. No. Nie powiem, sądziłem, że realne szanse na awans do Ligi Mistrzów pobudzą ekipę z Neapolu, ale grubo się pomyliłem i polegli na wyjeździe z Empoli. Tak, z Empoli. No nic, ciśniemy z kolejnym weekendowym typowaniem. Zanim przejdę do analizy, to tylko szybko wspomnę, abyście zaglądali na naszą stronę legalnibookmacherzy.pl, gdzie znajdziecie najlepsze oferty promocyjne na rynku, typy, artykuły i wiele innych. W opisie filmu znajdziecie link do strony z promocjami na weekend. Zaczynamy od pierwszej Ligi Polskiej, a dokładnie od meczu GKS-u Tychy z Zagłębiem Sosnowiec. Tyszanie walczą wciąż o awans do Ekstraklasy i zajmują obecnie trzecie miejsce. Na dany moment daje im to grę w barażach, ale trzeba pamiętać, że w tabeli jest naprawdę ciasno. Każdy punkt obecnie jest na wagę złota. Zagłębie Sosnowiec natomiast gra o nic, ponieważ mają obecnie 15 punktów i pewny spadek. Co ciekawe, GKS Tychy nie wygrał na własnym stadionie od 4 spotkań, więc liczę na przełamanie i gram na zwycięstwo gospodarzy po kursie 1,70. Do dubelka dokładam kobiecą walkę w UFC, a dokładnie starcie dobrze znanej polskim fanom Ariany Lipski z Karinę Silvą. Karinę wbiła się do UFC z przytupem i obecnie posiada tam rekord 3-0, na dodatek skończyła wszystkie walki w pierwszej rundzie. Bije mocno w stójce, a jej gra parterowa jest na bardzo wysokim poziomie, świadczy o tym chociażby 9 poddań w jej dotychczasowej karierze. Lipski posiada natomiast obecnie serię 3 zwycięstw i to z całkiem solidnymi zawodniczkami, jak JJ Aldridge, Melissa Gatto czy Casey O'Neill. Co ciekawe, za każdym razem w tych pojedynkach była underdogiem i tym razem sytuacja wygląda podobnie. Przypadek? Co do stylu walki, to Ariane również posiada solidną stójkę i parter na wysokim poziomie. Przemawia za nią na pewno doświadczenie, bowiem toczy boje w UFC już od 2019 roku. Uważam, że jeśli nie wpakuje się w jakieś poddanie w pierwszej rundzie, to zgarnie zwycięstwo. Tak jak wspomniałem, jest underdogiem w tym starciu, a kurs na jej zwycięstwo wynosi 2,25. Podsumowując, gram dubelka z kursem łącznym 3,82. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie razem z nami i zasubskrybujcie nas po więcej typów.